Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider Anniversary. Ja jestem Juno i lecimy... O ja! Przecież ja was... No tak, punkt kontrolny był przed walką. Ja pierdzielę, no cudownie. Po prostu to było to, czego mi trzeba było. Świetnie. No, Laro! No, pięknie. Fail, fail, fail. No nie, 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 nie. Proszę. Dlaczego? Przecież to już koniec poziomu. Mnie tak nie można pod koniec zabić. Fail. Dobra. Oglądaliście tę walkę w poprzednim odcinku. Pozwolicie, że przejdę ją sobie sama. No i właśnie, ludziska. Nie wiem, od czego to zależy, ale jak gram sama, to jakoś... Częściej udaje mi się przeżyć i ojej, nie chcę słuchać tego serca Lary, więc musiałam niestety to zrobić i użyć apteczką. W sumie i tak mamy ich tyle, że w zasadzie nie ma co tak ich oszczędzać, ale w zasadzie już tylko jedna lokacja nam została. Zaraz. Nie no, jakoś źle to chyba robią. Stąd powinno się doskoczyć, no właśnie. Tutaj? Tu? Że no, takie aż oszczędzanie przesadnie to chyba nie ma sensu. O nie, linka, kurde. Dlaczego tutaj są takie okropne rzeczy jak linka? No, to nic, trzeba się rozhuśtać. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Biegnij, Laro. Czy ona zwolniła teraz? Czy mi się tak tylko wydawało? No nie. Miałaś skoczyć do tyłu, a nie jakoś dziwacznie. Chociaż zaraz, tutaj jest... Nie no, to mi jak, nijak nie wyjdzie, powiem tak. Oj, troszeczkę tutaj trzeba będzie spędzić, niestety. Nie tą stroną, jak zwykle. Tutaj. No i zaraz. Na pewno tu. A na tej lince to ja nie wiem jak. No, dlaczego nie w bok, Lara? Tu jest kolumna. Tu, nie gdzieś tam. No nic. Fejle od samego początku jakoś wyjątkowo mocno się mnie dziś trzymają. Nie wiem dlaczego, ale mówi się trudno i trzeba jakoś przyjść. Spieszyć tempo, lecieć mimo faili, licząc, że wreszcie coś się uda. Ale czarno widzę zdobycie artefaktu. No, o, to jest to, co mi od razu chodziło. Tylko właśnie teraz prosiłabym Laro nie spieprzyć. Tak, obchodzę tę kolumnę dookoła. Trzeba jakoś ładnie tam doskoczyć. O jest. Dobra, dobra, nie ma co się bać. Lara na szczęście niczym małpiatka skacze bardzo daleko zaraz. O, dobra, dobra, dobrze, że nie próbowałam skakać stamtąd, ale co do tego miejsca też mam wątpliwości. Wow, i to uzasadnione, bo ledwo, ledwo. Tutaj? Nie, nie tak. Tak. O. I tak. Kwalopeka? Nie, to Tichokana. Zobaczcie, pokazali, że wsadziła, ale nie wyjęła, przecież nie zostawiła. Dziwne. Dobra, tam jedna kratka otwarta. A my biegniemy podbić drugą stronę kolumn. Chyba od tej i tak musimy zacząć, czy nie? Nie wiem jak tam... Czy z tamtej strony się... Nie no, po lince trzeba było się popuścić. No, ale zaraz to ogarniemy. Tutaj, tutaj... Tak, no właśnie, i teraz w drugą stronę. O Jezu, mam mnóstwo wątpliwości. Wow! Bo
ostatniej chyba jakiejś, nie wiem, chwili. A ja już zdążyłam spanikować, oczywiście. Nie byłabym sobą, gdybym nie zdążyła i tak tam. A tam jest znajdźka. A ja znajdźkę bardzo chcę, żeby sobie jakoś wynagrodzić to, że nie udało mi się podnieść relikwii. Chociaż nie ukrywam, że na relikwiach o wiele bardziej mi zależy niż na zwykłych, nudnych artefaktach. No bo te artefakty nie mają żadnej tam historii, tylko tyle, że... Doskoczą? Tylko tyle, że sobie są i to jest takie... No są, no fajnie, ale... Ale to nie to. Dobra. Rozumiem, że mamy tędy. Laro, ty mówisz, że doskoczysz? Dobra, spróbuj. O, no proszę. Nie okłamała mnie. Mimo, że nie rzekła ani słówka. No ale dobra. Idziemy. Że to będą strzałeczki. Wdech, wydech. What have you to say for yourself? The gods favor action, not counsel. Yet it is this council that rules over you today. You rule over nothing. Atlantis is in ruin. Nothing can change that. Everything must burn. Only then can the Seventh Age begin. She's a path to madness. I wash my hands. For your treachery. For using the knowledge of the Skion to unleash our armies against us. I expel you. Forever from the secret order of the three, and condemn you to shame in the frozen limbo of eternity. It cannot be stopped. The wheels of Cathar are already in motion. Doom will find you both. I'll rise from the dust of your bones to finish what I've started. Zbrzydła. Aż miło popatrzeć. No, to już gorzej niestety. It was you. You were the queen of Atlantis. Once. And the Skion holds its history. It holds far more than that. All the knowledge of the ancients. Things none of you could even comprehend. What is the Seventh Age? How far are you willing to go to find out, Lara? Not far enough, I'm afraid. Kill her quickly. We have work to do. I'm gonna enjoy this. Enjoy watching. I'm cutting. I są strzałeczki.
cóż, niby mogli dać epizod z jazdą na motocyklu, ale ja tak szczerze chyba się cieszę, że jednak nie dali, bo bym pewnie się bardziej męczyła niż czerpała z tego przyjemność, więc cóż, zapis i lećmy. Wow, no to jak jest i punkt kontrolny, to może jeszcze po swojemu sobie zapiszę na wszelki wypadek. Dobra, czyli tak, czy woda nas tutaj jakoś spycha? Dobra, kopalnie Natli, cudownie. Jeśli mam być szczera, tak, te kopalnie to w ogóle do Atlantydy nam pozwolą się dostać, to tak z tych scenek trochę wynikało. I teraz co ja chciałam powiedzieć, za wszelkimi jakimiś kopalniami w grach to nie przepadam, a już za tymi szczególnie, bo Lara nie ma pistoletów, jest kompletnie bezbronna. I cóż, nie ukrywam, że czegoś takiego to nie lubię, bo lubię móc się bronić i tyle. Przynajmniej twórcy nam zostawili apteczki, o tyle dobrze. Znaczy, nie żeby nam się tu miały jakoś przydać, ale znaczy zwłaszcza w tym pierwszym poziomie, czyli w tych kopalniach. No ale jednak wiecie, lepiej mieć apteczki niż ich nie mieć. I jejku, teraz taka wstrętna rzecz, bo trzeba na tych kontenerach jakoś skakać i w ogóle. No one są męczące, ja nie umiem jakoś tego. Dobra, nie spadłam, o dziwo. Ja z nich często spadam, więc nie dziwcie się, że mam jakiś dziwny uraz do tego. Teraz, oj, przydałoby się tego pięknie złapać. O, no pięknie się popisałam na samym początku. Tak, jak udało się z kontenerami nie spierniczyć, to musiałam na lince się, nie wiem, zrobić, się ośmieszyć, bo to jest w sumie takie ośmieszanie się. Dobra, a czy na przykład mogę, a może nie będę tak próbować. Kok taki też fajnie działa, więc dobra, Linko, nie boję się ciebie, tylko muszę namierzyć gdzieś chyba w odpowiednie miejsce. Może też nie przesadzać z tym rozpuszczaniem się, co? O, no i dobra. Nie wiem, czym miałam wcześniej problem. Dobrze, że tutaj z siłą wody ona nie spada. Bo jednak taki wodospad to wydaje się coś mocnego. Bzyczące lampki. No, dobrze, że są, bo w kompletnych ciemnościach to jednak ciężko byłoby tu cokolwiek znaleźć. Dobra, jest punkt kontrolny. Wow, straszny dźwięk. Tam trzeba się do środka dostać. To jest teraz nasz cel, ale wiadomo, nic nie działa. O, pierwszy artefakt. Zaraz. Jak to było? Tutaj... O, apteczka, apteczka, apteczka ludziska! Mamy apteczkę. Ale nie o nią mi teraz chodzi. Aha, musimy z tym kontenerem jakoś najpierw ogarnąć sprawę. Czyli co? Bezpieczniki znaleźć. Pierwszy chyba był gdzieś tu. Aha. Celownik się podświetlił, ale szczurów, no, nie ubijemy. O, czerwoniutki bezpiecznik. Jakie ładne, kolorowe one są tutaj. Co to jest? Mogę tu wejść? Nie, teraz to jeszcze nie. Auć, ciabią mnie, ciabią. Tak, tutaj od przeciwników można na razie tylko uciekać. A, goni mnie szczur, szczur mnie goni. Laro, dobrze, że nie ma tu żadnego krzesła, bo byś jeszcze się ośmieszyła, wskakując na krzesło w ucieczce przed szczurami.
To było takie kobiece. Nie no, sama nie lubię stereotypów, ale... Dobra, nie ma to jak uciekanie przed szczurami w Tomb Raider. Dobra, bezpiecznik wsadzony. I proszę bardzo, kontener krył nam jakieś przejście. Teraz chyba mogę tam pójść, prawda? I przy okazji do tej znajdźki tam się chyba mogę dostać. Zaraz tędy? Nie wiem, myli mi się wszystko. A dobra, to mamy po prostu dosunąć. Mogłam to zrobić zanim szczury przyleciały. Bo tak jest niebezpieczeństwo, że mnie zdążą ugryźć, ale nie. Zaraz, to może najpierw po artefakt, bo wezmę i zapomnę o nim. Wiecie, takie rzeczy mi mogą się zdarzyć, bo to jest tak bardzo w moim stylu takie coś, że ho, ho, ho. No i zobaczcie, jak, co wam to przypomina, jakieś takie dziwne coś. No ale zbieramy, jakby dziwne to nie było. Dobra, tutaj nie wrócę, tam nie doskoczę. Na główkę, na ziemię, a co tam? Tym razem tu i po kolejny bezpiecznik. No cóż, ten poziom jest w miarę łatwy i można by rzec, że przyjemny, gdzie ja jestem nad jakimś korytarzykiem, to mam tutaj skoczyć? A, dobra, no tak. Tu, gdzie Lara nie raczyła wcześniej doskoczyć, bo zobaczcie, cienia z niej nie przeskoczy takiego czegoś. O, punkt kontrolny, dobra. To też warto zapisać. No bo to jest takie wkurzające to miejsce. Bo łatwo tutaj spaść, a jednak nie jest to taka wysokość, która... Chociaż chyba po tej skrzynce też by tutaj dało się jakoś wejść. No ale jednak ja wolę unikać potencjalnych jakichś takich spadnięć i powiedzmy przeżyć z połową życia i wiecie, zostać z przymusem. Cholera, no właśnie, właśnie, że Lara się nie zabiła, a musiałabym biec wszystko, wszystko to od początku. A nie, ale jestem głupia. Myślałam, że tam dam radę doskoczyć. Myślałam, że jakaś opcja po prostu, której wcześniej nigdy nie widziałam, czyli dobra, to trzeba zepchnąć. Laro, no dobra, już myślałam, że mi się nie złapie. Teraz tak, tutaj. Znowu zrobiło się niebezpiecznie, jakby miała się nie złapać. I teraz... No, o co chodzi, Lara? Z czym masz problem? Wyjaśnij nam wszystkim, bo... Dobra, po raz już nie wiem który. Schwytam skrzyneczkę, hopsam. Myk, myk, myk. Co za wredne miejsce. Nigdy nie myślałam, że utknę przy czymś takim, naprawdę. Rozumiem przy bosie, przy jakiejś zagadce, sekrecie, ale przy czymś takim? No wreszcie. Nie pogardziłabym punktem kontrolnym, wiecie? Tak, właśnie tu, w tym miejscu by mi się jakiś przydał. I... Teraz mam iść tutaj. Ojej, myślałam, że ona umrze. Jest, jest zielony bezpiecznik. To jest to. Teraz... Na dół to potem. Teraz wredna rzecz, bo linka. Linki zawsze są wredne, ale dobra. Ta w sumie nie była aż taka najgorsza. I tak. Na dół to na sam koniec. Możecie mi wierzyć, że to w ogóle jest bardzo wstrętna droga. O, tu jakieś te pomieszczenia, ale nie wiem po co tutaj się huśtałam. Dobra, lecimy. No, miłe, że jest punkt kontrolny. Na wypadek jakbym głupio spadła czy coś, ale... Gdzie były te bezpieczniki? Tutaj. Nie pamiętam tylko, czy ten drugi też od razu trzeba było klikać, czy jak to tam... Laro, to nie działa. Naucz się, że najpierw wsadza się bezpiecznik. Zaraz.
teraz klik, tak? No tak. Trzeba przemierzyć wstrętne tam przejście. Chyba. Ojejku, mam nadzieję, że dobrze mi się wydaje. Bo robienie tego, co mi się wydaje, nie zawsze jest najlepszą opcją, jaką w grze można zrobić. Kurde. Chwila, moment. No przecież ona musi tam doskoczyć. Co, nie doskoczy? A, auć. Chyba, że zaraz, no. Chyba, że nie zielony teraz przycisk, a jeszcze raz czerwony. Na przykład jak teraz czerwony wcisnął. O, właśnie. Tak, teraz to się przesunęło i już Lara nie powinna mieć problemów. Dobrze, że szczury nie umieją po tych, łazić. Kurde, po czym? Ojej, a ja mam teraz gdzie doskoczyć? Tam nie. Tam jakoś? Kurde, no gdzie ja mam teraz skoczyć? Nie no, wydaje mi się, że tutaj tylko... Ała! Lara, no o co chodzi? Nie no, jestem prawie pewna, że tam. Bo przecież nie tam. No ale dobra, to może bardziej tak. O, no i świetnie. Tutaj teraz, tak? Bo teraz czeka nas zejście. Tam... do tego dołu chyba, o którym mówiłam, że go nie cierpię. Chociaż nie wiem, czy to na pewno tu. Już teraz to ja nic nie wiem. Czy ja się nie zabiję przypadkiem? Ojejku, trzeba ostrożnie jakoś zejść. Nie wiem, czy to jest te moje ostrożniej. No ale powiedzmy. No dobra, przeżyła to jakoś. Jest punkt kontrolny, więc pozwolicie, że na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!